egyetem. Trochę formalizujemy coś, co od wielu lat trwa. Teraz już z fundacją, z Młodą Geeksą, z tym kawałkiem klubu, który odpowiada za dzieciaki, za rozwój, no bo to bardzo bliskie temu, co my robimy. Taką misją stowarzyszenia jest pomoc dzieciom, młodzieży, ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. No i jako, że sport jest takim ważnym narzędziem w tym naszym wychowaniu, resocjalizacji, a piłka no tak naturalnie jest tym, co jest dostępne i co dzieci kochają, no to myślimy o tym, że dobrze, żeby oni się rozwijali też w tym obszarze i żeby im taką szansę stworzyć. No i w tym roku dzięki współpracy z Młodą Geeksą przenosimy dzieciaki, naszą drużynę aniołową na Orlik, na Załęże i we współpracy z klubem, z akademią będziemy trochę o te dzieci bardziej dbać też sportowo, bo mamy swojego trenera, no ale jakby jako stowarzyszenie nie jesteśmy klubem sportowym, wiadomo, więc bardzo się cieszymy, że jest taki partner, który chce też objąć wsparciem takim rozwoju sportowego, ale też i socjalnego, bo to co ważne, to dzisiejsze porozumienie też zawiera taką umowę i taką deklarację, za co bardzo dziękuję w imieniu tych dzieciaków, że jeśli ktoś się okaże utalentowany i rzeczywiście będzie mógł pójść dalej i znajdzie w klubie swoje miejsce, no to na przykład nie będzie musiał się martwić tym, że nie ma butów czy że nie ma stroju, bo klub jest w stanie o to też zadbać. Także no, myślę, że do przodu i mam nadzieję, że za rok na koniec sezonu tego letniego przed wakacjami już ktoś będzie w klubie grał i że to będzie ku obopólnej, czy właściwie dla wszystkich, czyli trzech stron, bo i dla dziecka i rodziny korzyść. Bardzo się cieszymy, że Dom Aniołów przystąpił do naszego projektu Akademii Piłkarskiej Młoda Geeksa. Bierzemy podopiecznych Domu Aniołów Stróżów, którzy chcą bawić się w sport, którzy grają w piłkę pod naszą opiekę. Będziemy się przyglądać tym chłopcom i dziewczynkom, a najlepszych będziemy zapraszać na treningi do naszej akademii. Oczywiście w pełni finansując ich przybycie do nas. No i czekamy, aż za kilka lat podopieczni Domu Aniołów Stróżów i potem Akademii Piłkarskiej Młoda Geeksa zasilą szeregi może nawet i pierwszego zespołu.